W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci kolejne 10 pomysłów na aplikacje, dzięki którym możesz poprawić swoje umiejętności programistyczne. Jeszcze dzisiaj będą to aplikacje dla osób początkujących, ale również jeżeli jesteś na bardziej zaawansowanym poziomie, to możesz zaimplementować do tych aplikacji więcej funkcji. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą .net. Aplikacja, która doda do Twojego zdjęcia znak wodny. Sam znak wodny może być w pełni konfigurowalny, może to być jakieś zewnętrzne zdjęcie, może to być sam tekst. Możesz ustawić tutaj e, dokładnie, w jakim miejscu ten znak ma się pojawić na zdjęciu. Generator lorem ipsum. Czasem potrzebujemy dodać jakiś tymczasowy tekst, na przykład na naszą stronę internetową. W tym celu, zamiast pisać tekst samemu, możemy wygenerować tak zwany tekst lorem ipsum. Wystarczy stworzyć prostą aplikację, która na podstawie przekazanych ustawień, takich jak ilość znaków czy ilość wyrazów, wygeneruje za nas gotowy tekst lorem ipsum. Zegar Pomodoro. Technika Pomodoro jest to metoda pozwalająca lepiej zarządzać czasem. Chodzi o to, żeby podzielić swoją pracę na krótkie sekcje pracy, np. 25-minutowe, a następnie czas przerwy od pracy, np. 5 minut. Nasza aplikacja mogłaby nam pomagać śledzić ten czas i wysyłać odpowiednie różne powiadomienia w zależności od konfiguracji dotyczącej zmian z trybu pracy na odpoczynek i odwrotnie. Warto żeby czas pracy i odpoczynku były dowolnie konfigurowalne tak samo jak powiadomienia. Generator kodów QR. Aplikacja do której wpisujemy dowolny ciąg znaków i po kliknięciu w przycisk zostaje wygenerowany kod QRL. Warto również tutaj dać możliwość wprowadzenia np. rozmiarów tego kodu i innych zmiennych do budowania takiego kodu. Ponadto powinna być też możliwość wygenerowania kodu QR jako zdjęcie i możliwość zapisania go na swoim dysku. Wirtualna klawiatura. Taka klawiatura może zostać stworzona jako aplikacja desktopowa na Windows i będzie nam umożliwiała wprowadzanie tekstu zamiast klawiatury, czyli będzie działać tak jak zwykła fizyczna klawiatura, ale będziemy po niej klikać myszką. Taka klawiatura może być bardzo przydatna w aplikacjach desktopowych, które są dotykowe i nie mają klawiatury. Może też dać możliwość wybrania rozmiaru takiej klawiatury. Parcowanie JSON-a na klasę w C-Sharpie i odwrotnie. Czyli wpisujemy w pole tekstowe json -a. I na jego podstawie zostaje wygenerowana definicja klasy w C# -Sharpie lub w dowolnym innym języku. Możesz też stworzyć funkcję, która zamieni tak samo klasę w C# -Sharpie na prostego JSON z domyślnymi wartościami. Własny Word. Tutaj w zależności od twoich umiejętności możesz wprowadzić więcej lub mniej funkcji. Wiesz na pewno, jak działa Word, także możesz spróbować zbudować własnego Worda, który będzie umożliwiał edytowanie plików. Możesz dodać w menu różne funkcje, takie jak zapis, pogrubienie tekstu, pochylenie, podkreślenie licznik słów i wyrazów w tekście, wklejanie obrazków, zmiana czcionki, czy nawet sprawdzanie pisowni. Losowanie dużego lotka. Losujemy 6 liczb z 49. Możesz najpierw obstawiać swoje typy, zbierać zakłady, wprowadzać swoje liczby, czy nawet od innych osób, następnie zwizualizować całe losowanie. Wylosować 6 liczb, przedstawić wyniki, sprawdzić ewentualne wygrane i dodawać uczestnikom jakieś wirtualne pieniądze. Wyniki możesz oczywiście zapisywać. Własne koło fortuny. Zwykłe koło fortuny, które umożliwia nam wylosowanie jednej wartości na kole. Możesz dowolnie konfigurować wszystkie pola, nazwy i ilości pól, możesz mieć dwa pola, a możesz ich mieć nawet 20. Ostatnie ustawienia możesz zapisać, a następnie na ładnie zwizualizowanym kole wykonać losowanie. Również tutaj możesz zapisywać wszystkie wyniki. Program do liczenia głosów w wyborach. Możesz spróbować sam napisać program, który będzie liczył głosy w wyborach. Możesz do niego wprowadzać głosy na różne sposoby. Tutaj możesz wykazać się też kreatywnością. Następnie wszystkie głosy powinny zostać zliczone i warto wyświetlić wyniki oraz dodatkowe statystyki, na przykład skąd dane głosy zostały wprowadzane, jaka była frekwencja, itd. To tyle pomysłów na aplikację do Twojego portfolio na dzisiaj w kolejnym materiale zwiększymy już poziom zaawansowania aplikacji, przedstawię Ci przykładowe pomysły na bardziej skomplikowane aplikacje. A jeżeli taki odcinek Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie będziesz miał również dostęp do dodatkowych materiałów i wszystkich bonusów. Link do tych zapisów jest pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym materiale.